Rok 1939. Wojna radziecko fińska. Duży oddział radzieckich żołnierzy podróżuje drogą w okolicach granicy. Nagle z za niewielkiego wzgórza dobiega ich głos. Jeden fiński żołnierz jest lepszy niż dziesięciu ruskich. Radziecki dowódca szybko wybiera dziesięciu najlepszych wojaków i wysyła ich za wzgórze. Po chwili rozlegają się odgłosy strzałów, po czym zapada cisza. Głos odzywa się znowu. Jeden fiński żołnierz jest lepszy niż stu ruskich. Wściekły dowódca radziecki skrzykuje na prędce setkę najlepszych z pozostałych wojaków i wysyła ich za wzgórze. Rozlegają się strzały, a po dziesięciu minutach zapada cisza. Spokojny fiński głos rozlega się ponownie. Jeden fiński żołnierz jest lepszy niż tysiąc ruskich. Wkurzony dowódca wysyła tysiąc wojaków za wzgórze. Karabiny strzelają, granaty wybuchają, latają rakiety, i znów cisza. W końcu jednemu ciężko rannemu Rosjaninowi udaje się doczołgać z powrotem do dowódcy. Umierając, wydaje z siebie ostatnie słowa: Nie posyłajcie więcej naszych, to pułapka. Jest ich dwóch.